Dobry wieczór, czas na wieczorne wydanie Silesia Flash. Rafał Kulik, zapraszam. W katowickiej prokuraturze regionalnej ruszyło śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej 33-letniej Doroty Zbochni. Kobieta zmarła w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zgłosiła się po pomoc po odejściu wód płodowych. Decyzję o przekazaniu postępowania katowickiej prokuraturze podjęła prokuratura krajowa. Dziś zeznania składał personel medyczny szpitala. Fatima Orlińska. Postępowanie w katowickiej prokuraturze prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki. W czwartek prokuratura przeprowadzała czynności z udziałem trzech pielęgniarek położnych ze szpitala w Nowym Targu, w którym przez trzy dni przebywała 33-latka. Kolejne osoby mają zostać przesłuchane w piątek i na początku przyszłego tygodnia. Prokuratura regionalna czeka również na protokół z przeprowadzonej sekcji zwłok kobiety. Pobrano również tkanki do dalszych badań histopatologicznych i również wyników z tych badań też nie mamy. Prokuratura oczekuje, będą to bardzo ważne dokumenty, które będą na pewno determinowały dalsze czynności procesowe. My zaraz dnia następnego po otrzymaniu akt przystąpiliśmy do tych wszystkich niezbędnych czynności procesowych. Faktycznie w strukturach prokuratury istnieje zespół błędów medycznych. Tam są wysoce wykwalifikowani prokuratorzy z olbrzymim doświadczeniem właśnie w prowadzeniu takich postępowań i to postępowanie trafiło właśnie do działu błędów medycznych. Gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat wszczęto postępowania w podobnych sprawach, w tym zmarłych ciężarnych Izabeli z Pszczyny oraz Agnieszki z Częstochowy. W przypadku pierwszego śledztwa można powiedzieć, że jest ono na końcowym etapie, a lekarzom postawiono zarzuty. W sprawie pacjentki z Częstochowy strony postępowania zapoznają się z obszerną opinią. Rodziny i w przypadku pani Izabeli, i w przypadku pani Doroty stawiają szereg zarzutów. W mojej ocenie te zarzuty są jak najbardziej trafne. Rzecznik praw pacjenta po wstępnym zbadaniu akt potwierdził szereg naszych zarzutów. Liczę na to, że sprawa w toku postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i w toku śledztwa zostanie dogłębnie zbadana i będziemy mogli mówić o weryfikacji prawidłowości działania lekarzy pod kątem tego, o czym właśnie mówi rodzina i o czym my mówimy od samego początku tej sprawy. Jak podkreśla mecenas Budzowska, kobiety swoje prawa znają, wciąż jednak jest problem z ich egzekwowaniem, by uchronić się od takich sytuacji. Równie ważna jest edukacja lekarzy, którzy muszą znać możliwości prawne działania i wykazywać się odwagą cywilną. Zdaniem mecenas obowiązujące prawo i atmosfera wokół kwestii aborcji w mniemaniu lekarzy wiąże im ręce. A niepokój ciężarnych jest duży. Każdego miesiąca mamy kilkaset konsultacji, które dotyczą różnych sytuacji. Czasami jeszcze to nie jest sytuacja zagrożenia zdrowia, no często to jest zagrożenia zdrowia psychicznego. Natomiast my po prostu doradzamy, jak wejść w kontakt z takim szpitalem. I samych interwencji w szpitalu, kiedy zagrożone jest zdrowie czy życie, to mamy coraz więcej. W zeszłym miesiącu było ich 45. W maju, natomiast szacujemy, że w tym miesiącu po nagłośnieniu śmierci pani Doroty z Nowego Targu będzie ich jeszcze więcej. Nasze telefony płoną po prostu. Zdaniem pani Kamili historie kobiet, które zgłaszają się do fundacji pokazują, że pośród lekarzy wciąż pokutuje płodocentryzm, a oni sami mogą bardziej obawiać się zarzutów wskutek przerwania ciąży niż błędnych decyzji doprowadzających do śmierci pacjentki. To prawdopodobnie największy tego typu proces w Polsce. W Katowicach zakończył się proces w sprawie gangu Psychofans założonego przez pseudokibiców ruchu Chorzów. W trwającym prawie 4 lata procesie na ławie oskarżonych usiadło 46 osób, którym przedstawiono łącznie 110 zarzutów. Sąd okręgowy w Katowicach potrzebuje aż kilku dni, by ogłosić wyrok. Katalog zarzutów w procesie był bardzo długi. Członkowie grupy przestępczej oskarżeni zostali m.in. o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania czy pobicia. Prokurator zażądał kar więzienia w zawieszeniu, ale także kar do 25 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia opierał się o zeznania małych świadków koronnych. 4 miesiące temu kilkunastu członków grupy Psychofans zostało oskazanych prawomocnie w innym procesie. W tamtej sprawie lista zarzutów była równie długa. Dziś Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że Maciej M. jest winny niemal wszystkich zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę 12 lat więzienia. Wyrok 15 lat więzienia usłyszał Łukasz L. Świadkowie koronni uzyskali nadzwyczajne złagodzenie kary. W sumie mają 145 lat i właśnie pokonali trasę o długości 1000 km. Do tego obaj panowie mają za sobą poważne operacje kardiochirurgiczne. 50 dni temu Leszek Piekło i Marek Szlicht wyruszyli na główny szlak beskidzki, by w ten sposób promować ideę transplantologii i udowodnić, że nowe serce to nowe życie. Na mecie ich wędrówki na ustrońskim rynku była Karolina Komada.
Trudno ukrywać radość, gdy w nogach ma się tyle kilometrów. Marek Szlicht i Leszek Piekło właśnie zakończyli swoją podróż tam i z powrotem. Trudno też nie świętować, gdy dwukrotnie pokonuje się główny szlak Beskidzki, by udowodnić, że wszystko w życiu jest możliwe, zwłaszcza gdy dostaje się kolejną szansę. Ci, co znają się na tym, to wiedzą, że moja frakcja wyrzutowa była 8. No to już było praktycznie po robocie. No. I w ostatniej chwili dostałem najpierw, bo już bym nie przeżył, dostałem wszczepione sztuczną komorę serca lewą. Po czym po 20, to było 1 maja, w urodziny mojego wnuka. A 25 maja był już właściwy przeszczep. To było 9 lat temu. Dziś pan Marek z nowym sercem swoim marszem przez Beskidzkie Szczyty chce udowodnić, że transplantacja daje życie. Choć jak przyznaje, wyprawa do końca była wielkim wyzwaniem. Już ten stres pomału mija i jakoś, może nie stres, emocje, bo to jednak adrenalina trochę była, bo się czuło, żeby po prostu coś się nam na tych końcowych kilometrach nie przydarzyło. Ale generalnie jest super. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. I tym bardziej ja, bo ja jestem 9 lat po przeszczepie serca. 25 maja minęło 9 lat i zrealizowałem się. Czuję się wspaniale. Podobnie jak pan Leszek, towarzysz i pomysłodawca wędrówki. Sam przeszedł 2 zawały i teraz ma wszczepiony kardiowerter. Pomimo tego od kilkunastu lat się wspina. Wypełniliśmy misję, jaką sobie założyliśmy, tak uważam. Ale przede wszystkim wróciliśmy sami z własnym szczęściem, bo tak naprawdę, tak jak ja mówię, mówimy, że idziemy dla promocji transplantologii, dla promocji głównego szlaku beskidzkiego, ale tak naprawdę przeszliśmy go dla siebie. Każda taka wędrówka pozostawia jednak w nas no nie tylko fantastyczne wspomnienia, doznania, ale też i nas trochę zmienia. Ta trwała 50 dni. Zgodnie z planem codziennie pokonywali od 14 do nawet 40 kilometrów. Nie bez powodu wybrali też właśnie ten szlak. Główny szlak beskidzki jest historycznym szlakiem. Będziemy obchodzili niedługo stulecie tego szlaku, który pierwotnie rozpoczynał się w mieście Ustroń w Beskidzie Śląskim, a kończył się za dzisiejszą naszą wschodnią granicą, a obecnie kończy się w Bieszczadach, czyli spina całe, można powiedzieć, Beskidy z Bieszczadami. Przede wszystkim ta wędrówka ma zwrócić uwagę na problemy polskiej transplantologii i zapaść, jaką spowodował COVID. W 2022 roku w Polsce przeszczepiono ponad 1400 narządów. To znacznie mniej niż przed pandemią i znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. To jeden z najważniejszych konkursów dziennikarskich na Górnym Śląsku. Właśnie rozdano nagrodę Silesia Press. Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wyróżnienie z okazji 15-lecia powstania telewizji TVS. Dyplom odebrał prezes stacji Arkadiusz Hołda. Jak co roku jury, w którym zasiadają najlepsi dziennikarze, wyłoniło laureatów wyróżnień oraz nagród w konkursie Silesia Press. W tym roku zwyciężył Tomasz Borówka z portalu Ślązak. Artykuł opowiada o dwojgu Ślązaków, o tytułowych Leo i Grecie, bo tak się to po śląsku mówi, Leo i Grecie, czyli Leonardzie i Małgorzacie, którzy poznali się dzięki przeznaczeniu pewnie, a może i przypadkowi, zależy jak to interpretujemy, w czasie II wojny światowej. Leonard był niemieckim żołnierzem, Małgorzata była śląską dziewczyną, przypadkiem nawiązali korespondencję. Przy wielomiesięcznej korespondencji narodziła się między nimi miłość. Tomek Borówka przysłał na ten konkurs, przygotował niesamowitą historię. Z jednej strony osobistą, a z drugiej strony w tej osobistości niezwykle uniwersalną z punktu widzenia rozumienia, przeżywania historii Śląska, tego co wydarzyło się na Śląsku w XX wieku, zwłaszcza w obliczu tego, co dziś dzieje się na wschodzie Polski, na Ukrainie. W tym roku 15-lecie istnienia obchodzi telewizja TVS i z tej okazji organizatorzy konkursu wręczyli specjalne wyróżnienie na ręce prezesa telewizji Arkadiusza Hołdy. Ja nie wiem, jak te 15 lat szybko minęło. To jest tak jak jeden dzień. Nie wiedziałem, co będzie za 15 lat wtedy, jak wchodziłem z Markiem Czyżem otwierając studio. Pamiętam, ile wtedy było gości. Był zespół Śląsk na schodach, który śpiewał. Była Krystyna Bochenek, która gratulowała
realizacji tego pomysłu. Minęło to jak jeden dzień, ale oczywiście wiele spraw w międzyczasie się wydarzyło. Był bardzo trudny rynek, był kryzys medialny. Przetrwaliśmy, rozwijamy się, no i cieszymy się, że z każdym rokiem mamy coraz więcej widzów, którzy doceniają naszą telewizję nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Konkurs Silesia Press odbył się już po raz 18. Na koniec serwisu mamy zaproszenie na nietypową wystawę haftowaną złotą nicią. Ad altare, czyli do ołtarza. Pod takim hasłem prezentowane są szaty liturgiczne ze zbiorów parafii górnośląskich. W chorzowskim skansenie można zobaczyć kilkadziesiąt wyjątkowych eksponatów, m.in. z prywatnych kolekcji księdza Tomasza Brola, a także parafii w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. Wystawę jako jeden z pierwszych obejrzał Paweł Jędrusik. Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze w budynku dyrekcji parku, ale co istotne, można ją zobaczyć tylko podczas oprowadzania kuratorskiego. Jeśli komuś niewiele mówią nazwy takie jak ornat, kapa, dalmatyk czy manipularz, bez obaw, wystawie towarzyszą plansze, które dokładnie opisują elementy stroju kapłana. Eksponaty te pochodzą w większości z lat 20., 30. XX wieku, jednakże zdarzają się również starsze, bo z końca XIX wieku, z lat 10., z przełomu wieków, no i też troszeczkę późniejsze. Na naszej ekspozycji zgromadziliśmy 69 eksponatów, z czego 31 są to ornaty, kapy i dalmatyki. Choć niektóre z eksponatów mają już grubo ponad 100 lat, to są w świetnym stanie zachowania. Aby robiły jeszcze większe wrażenie, sala, w której się znajdują, została przemalowana na czarno. Czasu na zobaczenie szat będzie całkiem sporo. Zaczynamy teraz 15 czerwca. Ta wystawa będzie dostępna do końca roku. I zachęcam tym bardziej do odwiedzania w najbliższych miesiącach, ponieważ jak co roku w wysokim sezonie w naszym kościele z nieboczów o godzinie 15 w każdą niedzielę są msze święte. Stąd też można połączyć jedno z drugim i odbyć u nas spacer, pójść na mszę i przy okazji jeszcze właśnie razem z kuratorem wystawy ją obejrzeć. Wystawa została objęta honorowym patronatem biskupa gliwickiego Sławomira Odera. Informacją o wystawie kończymy dzisiejsze wydania Silesia Flash. Do zobaczenia.